Cześć, tu Magda z kanału Mój Mały Eden. Dzisiaj wideo z ogrodu siostry. Często znajomi pytają mnie, jakie rośliny polecasz do cienistego zakątka, na przykład pod drzewem lub jako opaska wokół domu. Uwielbiam cieniste zakątki, niestety w moim południowo usytuowanym ogrodzie mało cienia. Ja mam hosty pojemnika. A dlaczego warto mieć funkie, inaczej hosty w swoim ogrodzie? Ze względu na małe wymagania, bezobsługowość i mnogość odmian. Hosty rosną w pięknych kępach i w zależności od odmiany liście mają różne kształty. Zobaczcie, ja przygotowałam tu liście host, które ma w swoim ogrodzie siostra i zobaczcie, kształty liści są różne. Są owalne, są jajowate, sercowate, od wyboru do koloru. Wszystkie mają wyraźne, równoległe unerwienie. Zobaczcie. I zabarwienie też mają różne, od zielonkawych, zielonych, po niebieskawe, o, zobaczcie, żółte z obramowaniem. I są też hosty białe. Niestety w naszych ogrodach ten biała odmiana nie przypala się, nie przetrwała. Mamy hosty o liściach małych, zobaczcie, duży. Są nawet takie giganty, których liście dorastają do 60 cm. Niezliczona różnorodność pozwala nam na tworzenie wielobarwnych lub jednobarwnych i jednogatunkowych rabat. A jakie wymagania ma funkie? Są roślinami długowiecznymi, jeżeli tylko spełnimy kilka warunków. Pierwsze, preferują cień lub półcień, choć można spotkać też preferujące słońce. Tutaj jest północna część ogrodu, w której w ogóle tak naprawdę nie ma światła. Lubią podłoże zasobne w próchnicę, wilgotne i najlepiej lekko kwaśne. Potrzebują dostępu do wody, więc w tym trudnym miejscu pod okapem domu potrzebują linii kroplującej. W tym miejscu ziemia też jest uboższa, więc warto ją zasilić nawozem wieloskładnikowym, długo działającym na wiosnę. Warto, żeby utrzymać wilgoć, też ściółkować rabaty kompostem. Kolejnym plusem, o którym nie wspomniałam na początku filmu, jest to, że nie chorują i zagłuszają chwasty. Jedynym wrogiem są ślimaki, które potrafią doszczętnie zjeść młode roślinki. Gradobicie też może uszkodzić duże liście, ale chyba dotyczy to tak naprawdę wszystkich roślin. Jeżeli chcemy powiększyć swoją kolekcję funki lub podzielić się z innymi znajomymi, rodziną, to najlepszym sposobem będzie rozmnażanie przez podział w kwietniu lub na początku maja. Warto też od czasu do czasu odmłodzić nasze rośliny. Jeżeli w środku liście stają się drobniejsze i widać, że karpa jest taka goła, należy ją wykopać wiosną, podzielić szpadlem lub ostrym nożem i ponownie wkopać i podlać. Ważne, żeby przeprowadzić ten proces przed rozwojem liści. U młodych egzemplarzy warto usuwać pędy kwiatostanowe, żeby roślina się nie zagęściła. Ja osobiście nie przepadam za kwiatostanami funki, ale możecie je gdzieś tam zostawiać. Najlepiej usuwać tylko w pierwszym roku. Po pierwszych przymrozkach liście stają się żółte. Na razie częściowo. Zazwyczaj pod koniec października usuwam przemarznięte liście. Wcześniej tego nie robię, bo ładnie wyglądają w jesiennym słońcu. Nie robimy tego za wcześnie. Dopiero wycinamy liście, gdy całkowicie zżółkną i zwiędną. Młode, jednoroczne rośliny warto przykryć suchymi liśćmi, jeżeli już je usuniemy. Usuwamy od dołu lub torfem. A co robimy z egzemplarzami w donicach? Hosty z reguły zimują bez problemów doniczka. Warto na zimę zgrupować je w jedno miejsce i przykryć daszkiem ze słomianej maty. Oczywiście, jeżeli nie mamy takiej możliwości, to musimy pamiętać, że hosty nie lubią dużo wilgoci zimą i dlatego, jeżeli mamy donicę na dworze z podstawką, to tą podstawkę usuwamy, żeby tam nie gromadziła się woda i
te rośliny nam nie gniły. Możemy też zimować rośliny w nieogrzewanym foliaku, zimnym garażu lub piwnicy. Można też zadołować doniczkę w ziemi. A co posadzić obok funki? Mogą rosnąć same. Tutaj rosną na dzień dzisiejszy same w wielu odmianach. Zanim wiosną pojawią się liście, to tutaj jest łan tulipanów, które kwitną najpóźniej ze wszystkich, ponieważ tu jest północna wystawa. Tam na południowej stronie ogrodu już przekwitają, a tu nadal cieszą nasze oczy. Młode liście maskują przekwitłe liście i łodygi tulipanów. Świetnie wyglądają w zestawieniu z żurawkami w intensywnych kolorach, bodziszkami lub tawułką Andersa. Moje ulubione zestawienie to z przywrotnikiem ostrokrapowym i paprociami. Paprocie też mają piękne liście i fajnie kontrastują z funkiami. W większych ogrodach mogą być wypełniaczem, na przykład w rabatach leśnych naturalistycznych. To już wszystko w tym odcinku. Pokażcie w komentarzach i na Facebooku, i na Instagramie, jakie funkie hosty macie w swoich ogrodach. Może, jeżeli mój ogród będzie trochę bardziej cienisty, drzewa podrosną, zdecyduję się na hosty w gruncie. Taki mały przegląd host w ogrodzie mojej siostry. Zobaczcie tą fakturę, te liście, kwiatki. Niebieskawa mniejsza. Ta też jest fajna. A tutaj jeszcze mała paproć i kokoryczka wiosną kwitła ładnie. I ta też fajna. O żółtym zabarwieniu brzegów. Tu też niebiesko, trochę większych liścia. I pogryziona przez ślimaki. Całkowicie zielona. Drobne, równo wąskie liście. Tutaj moja w pojemniku na północnym tarasie w zestawieniu z begonią Dragon Wings. Myślę, że fajnie to wygląda.